Cześć, ja jestem Kasiulcia i witam Was bardzo serdecznie w kolejnej części transformacji Simów. Przed nami dzisiaj Holden Makok. Dobrze mówię? Tak, Holden Makok. No, Holden jest taką duszą dość dziwną, wróg publiczny, nikczemna, kleptomanka, niechlujna i zła. Ciekawe połączenie, co? Do tego zobaczcie, jak ta figura jest śmiesznie zmodyfikowana. No po prostu, kurczę, ktoś się tu postarał. O nosie to już w ogóle nie wspomnę, naprawdę. Dobrze wykrzywiony nos. Okej, zobaczmy, kto jest autorem. Jest to modyfikacja Irisnam 2003. Okej, to do dzieła.
Jesteśmy z powrotem. Tak wygląda gotowy strój codzienny Holden. Tak wygląda ona z bliska. Przypominam, że nie użyłam modów w tym challenge'u. Tak mi się wydaje. Nie, no chyba nawet jestem pewna, że ani jedna rzecz nie jest tutaj z modów. Jeśli się mylę, to proszę powiedzcie, że się mylę. Strój oficjalny. Zobaczcie, ta sukienka z miejskiego życia jest po prostu przepiękna. Naprawdę. Super to wygląda. W tym kolorze do niej jak najbardziej pasuje. W ogóle odkryłam, że kosmitki bardzo ładnie wyglądają w takim delikatnym różu. I do tego niebieskie cienie. Bardzo ładnie. Dla nich to pasuje według mnie super. Strój sportowy. Też góra z miejskiego życia. Tak wygląda. Fryzurka troszkę inna i makijaż delikatny. Dodałam jej tylko liner, bo nie mam pojęcia, jak zrobić rzęsy. Serio. Nie mam zielonego pojęcia, jak tutaj zrobić rzęsy w modyfikacjach, czy jak gdzieś mogę kliknąć, ale jak klikam na oczy, to mi zmieniało całe oczy. Czy ja mogę gdzieś dorobić same rzęsy? Powiedzcie mi, będę bardzo wdzięczna. Następny strój. To jest do spania. Zobaczcie. Ona miała bardzo odważny strój do spania, jak widzieliście, więc chciałam zachować jej taką naturę odważną, ale no jednak troszeczkę taką bardziej stonowaną, więc wybrałam taki fajny koronkowy komplecik. Dalej, strój na imprezę. Takie dżinsiki, też bardzo ładne dżinsy. Kurczę, powiem wam, super, one wyglądają jak jakieś mody. Bardzo fajne, chyba zacznę ich używać w normalnych rozgrywkach, bardzo mi się podobają. Ta bluzeczka zresztą też bardzo fajna. Włoski też troszeczkę inne i makijaż. Czerwone usta, pięknie wygląda. Dalej mamy strój do pływania. Taki komplecik. Właściwie to oddzielnie góra i oddzielnie dół, ale to chyba jest komplet. Też bardzo ładnie wygląda według mnie. I nawet te włosy są całkiem niezłe. Oczywiście włosy, jak widzieliście, zmieniłam z różowych na niebieskie. Wydaje mi się, że bardziej do niej pasują. Choć na początku, jak widzieliście, kombinowałam z różowymi. Ale te niebieskie i ta niebieska karnacja. No kurczę, tak mi się podoba ta simka, że chyba zacznę nią grać. Okej, moi drodzy, dziękuję wam bardzo za oglądanie. I zapraszam was do następnych filmików. Trzymajcie się, cześć!